Moim Państwa gościem jest Pan Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie, Zenon Hinca. Witam serdecznie. Witam Panią, witam telewizorów Telewizji Kaszuby. Panie Komendancie, chciałam poruszyć temat, który okazuje się, że jest bardzo istotny. Chodzi o parkowanie. Myślimy, że ten temat nie dotyczy nikogo z nas, a jednak zdarzają się takie przypadki. Wystarczy spojrzeć na stronę Straży Miejskiej, gdzie Państwo robicie zdjęcia i widać, że osoby parkują w miejscach, no niestety, niedozwolonych. Tak, coraz częściej kierowcy łamią przepisy prawa ruchu drogowego i dotyczą one głównie parkowania w miejscach do tego niewyznaczonych. W ostatnim okresie czasu powstało wiele stref zamieszkania. Kierowcy nawet nie wiedzą, co oznacza ten znak strefa zamieszkania. Parkują gdzie popadnie, bo tak zawsze bywało, tak zawsze żeśmy parkowali. Natomiast teraz wspólnoty mieszkaniowe składają do zarządców dróg wnioski o ustanowienie takich stref zamieszkania. No a później same mają z tego tytułu problemy, bo jeśli mamy ustanowioną strefę zamieszkania, to parkować można tylko w miejscach do tego wyznaczonych. I nie ma tutaj żadnego odstępstwa od zasady, że ja sobie zaparkowałem na chodniku, zostało 1,5 metra, ja sobie zaparkowałem w miejscu, gdzie nikomu nie przeszkadzam. Nie. Parkujemy tylko w miejscach do tego wyznaczonych i zarządca drogi, jeśli ustanawia strefę zamieszkania, obowiązany jest wyznaczyć również miejsca, w których pojazdy te powinny być parkowane. Jeśli chodzi o ulice w mieście, to najczęściej popełniane wykroczenie jest na zakazie B35, zakaz postoju, czyli możemy zatrzymać się do minuty, natomiast kierowcy nagminnie łamią to prawo, bo wiedzą, że strażnik nie będzie stał ze stoperem i mierzył czasu, w którym ten pojazd jest zaparkowany. Przykładem może być tutaj ulica 3 Maja, gdzie nagminnie łamane są przepisy. Obecnie został ustawiony tam znak B35, zakaz postoju, nie dotyczy chodnika, czyli kierowca może zaparkować na tej drodze, ale jedynie na chodniku, a z przyzwyczajenia kierowcy stoją i parkują na drodze, bo kiedyś był tam znak, że mogą parkować do 3 minut. Panie Komendancie, jakie są takie najbardziej chyba nietypowe miejsca, gdzie zdarzają się, że ludzie parkują? No, mówił Pan o chodnikach, mówił Pan o miejscach, gdzie jest zakaz parkowania, ale jednak mimo wszystko takie najbardziej zaskakujące miejsca. Najbardziej zaskakujące to myślę, że osoba nieuprawniona zaczyna parkować dla miejscu dla inwalidy. Takich miejsc zarządca drogi wyznacza bardzo wiele, żeby osoby niepełnosprawne, które mają problemy z poruszaniem się, mogły dojechać do urzędów, do miejsc użyteczności publicznej i wyznacza takie miejsca. Natomiast te miejsca są nagminnie zajmowane przez młodych ludzi, którzy nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że gdy zaparkuje dla miejscu dla inwalidy, zapłaci mandat karny zgodnie z taryfikatorem i niższy nie może on być 500 zł, a my możemy natomiast pojazd odholować na policyjny parking i zapłaci kolejne pieniążki za odholowany pojazd. Tych wykroczeń notujemy bardzo wiele i tłumaczenie, że ja nie widziałem, no nie zawsze jest brane pod uwagę, bo w tych konkretnych sytuacjach mamy konkretne osoby, a nawet poszkodowanych inwalidów, którzy zgłaszają, ja mam kartę inwalidzką, nie mogę zaparkować na miejscu dla inwalidy, a tu młody człowiek sobie przyjechał na kawę i zajmuje przeznaczone dla mnie miejsce. A czy zdarza się, że mimo wszystko kierowcy parkują gdzieś na jakichś przejściach dla pieszych, gdzieś w okolicy skrzyżowań bardzo blisko, w bramach wjazdowych? Tak, kierowcy parkują w bramach wjazdowych, parkują na przejściach dla pieszych, podjeżdżają pod same drzwi obiektu, do którego przyjechali, bo innego miejsca nie mieli. Parkują, gdzie się tylko da i gdzie jest im wygodnie, na trawnikach i tym podobnych miejscach. W mieście Wejherowie największe problemy obecnie mamy na ulicy Fenikowskiego, na osiedlu Fenikowskiego, gdzie jedna osoba potrafi nam kilkanaście zgłoszeń nadać dziennie o parkowanie pojazdów. Kolejna taka ulica, gdzie jest strefa zamieszkania, to jest Klub Tiger przy ulicy
pierwszej Brygady Pancernej Wojska Polskiego. Jak pojazdy tam podjadą, od razu mamy zgłoszenia. Teraz powstała kolejna strefa zamieszkania, ulica Kusocińskiego. Również jedna osoba, która zawodowo zajmuje się zgłaszaniem wykroczeń i po prostu musimy na te wykroczenia jeździć. W tym czasie chcielibyśmy zająć się robieniem porządku w innych sprawach, zakłócając porządku publicznego, czy sprawami czysto porządkowymi, a musimy zajmować się, no niestety, zgłoszeniami, no, które mieszkańcy do nas, o co nas proszą. Czyli apelujemy o rozwagę, chyba tak to można ująć, prawda? Apelujemy nie tylko o rozwagę, ale apelujemy też o zdrowy rozsądek, bo my do wielu wykroczeń podchodzimy zdroworozsądkowo i chcemy, żeby zmotoryzowani mieszkańcy Wejherowa, jak i również piesi czy cykliści, również ze zdrowym rozsądkiem korzystali z tych dróg. Prawda jest jedna, że każdy z nas musi stosować się do przepisów prawa o ruchu drogowego. Jest taki kodeks, który jest ustawiony na drodze na jednej nodze, który mówi: tu nie wolno się zatrzymać, tu musisz ograniczyć prędkość, tu możesz stanąć, a tu nie możesz stanąć. Stosujmy się do tych znaków drogowych. My nie będziemy mieli problemów, a kierowcy również nie będą mieli problemów ze Strażą Miejską, że będziemy musieli wyciągać bloczki mandatowe. Panie komendancie, ślicznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i życzę przyjemnej podróży po mieście Wejherowie. Zgodnie z prawem. No i żebyśmy parkowali na parkingach miejskich, bo tych jest bardzo wiele i na pewno problemów ze Strażą Miejską mieć nie będziecie. Jeszcze raz dziękuję, a na koniec publikujemy kilka zdjęć, które są dowodem na to, że temat, który poruszaliśmy, jest jednak istotny i często zdarza się w naszym mieście.